Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj kolejny wspaniały, fenomenalny, a nawet można rzec powiedzieć hehe, na pewno, cudowny odcinek z Stardew Valley Expanded na moim kanale, czyli w wielkim skrócie wracamy do Burego Zenka i jego farmy Wieliczka. Co ja mogę więcej powiedzieć? Nie mam w ogóle planu, co ja będę dzisiaj robił i po prostu popłyniemy z wiatrem. No to zapraszam do odcineczka. Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Jakub. Jeżeli ci się podoba to, co robię, po prostu, jeżeli masz ochotę, daj mi suba i kliknij tutaj w subskrybuj. No to co, widzimy się w odcineczku. A, no właśnie, była scena związana z Andy. Andy i jego truskaweczki. Dzień dobry, Zenek Bury. Wpadłem, żeby cię ostrzec przed tymi wrodami. Obudziłem się i zobaczyłem je nad moim polem uprawnym. Musiałem kilka odstraszyć. Myślę, że twoja farma jest w porządku. Mieszkam tuż przy tym lesie, więc mam wiele wron gniazdujących na drzewach. Cholerne wrony. Jup. I oto one, cholerni padlinożercy. Ale wygląda na to, że nie skupią twoich upraw tak jak moich. Byłoby dobrze zbudować więcej strachów na wróble, jeśli możesz. Może nie będzie złym pomysłem zbudowanie kilku samemu. Idę zacząć. Powodzenia na farmie. Okej. Dzięki, Andy. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale powiedziałem dzięki Andy i Google asystent się włączył. No dobra. Drogi sąsiedzie, mam nadzieję, że czujesz się dobrze w nowym domu. Piszę do ciebie, żeby cię poinformować, że sklep upiera. Od teraz sprzedaje nawozy. Czemu by nie zajrzeć do mnie i zobaczyć, czy możesz sobie pozwolić na kilka tuzinów albo więcej? Pierre. Podpisał się Pierre. No dobra. Ale ja nie używam nawozów, bo mi się nie chce. Dobra, będę musiał niebieskiego dzeza zjeść, bo jak widzicie, chyba wspominałem ono na poprzednim odcineczku, że chyba trochę przesadziłem względem ilości pól z zasianych. Ponieważ energia, wytrzymałość, albo raczej wytrzymałość, którą posiada nasz kochany, wspaniały, cudowny, fenomenalny protagonista, jest taka w sobie, jakby miał być szczery. W wyniku jego niedoskonałej wytrzymałości mamy malutkie problemy z podlaniem tego wszystkiego. No i oczywiście, ktoś by mógł słusznie zauważyć. Jakubie, dlaczego nie użyć spryskiwaczy? Na przykład tego, który ci podarowała. Podarowała Sofia, ten nowy NPC, ta różowo-włosa, nieśmiała dziewczyna. Mogę powiedzieć, słuszna uwaga. No niby masz rację, ale nie do końca. No bo jeden mi trochę psuje imersję z gry, więc musiałbym zrobić więcej. A na więcej chyba mnie po prostu nie stać. Albo nawet w sumie nie patrzyłem, co mi jest potrzebne tak naprawdę. No więc koniec końców wszystko ten problem, ten cały problem wynika z tego, że mi się po prostu nie chciało sprawdzić. Więc może jak przed końcem albo tuż po końcu podlewania tych wspaniałych moich upraw nie zapomnę sprawdzić, co jest potrzebne do zbudowania, a może raczej powinienem rzec wytworzenia spryskiwaczy. Ja nawet nie wiem, czy moja postać umie je tworzyć, ale to już jest inna strona tego medalu, więc po prostu postarajmy się, Jakubie, nie zapomnieć o tej dosyć ważnej kwestii, ale mogę się mylić. No dobra. Ja widzę, że... Bury Zenku, nie mdlej, ty tylko podlewasz. Dobra, ale liczymy na to, że będę miał bardzo, bardzo dużo pieniążków z tych moich wspaniałych, cudownych pasterniaków. Już, tak wiecie, już sobie właśnie przypomniałem, co ja chciałem dzisiaj robić.
tym odcineczku miałem sprawdzić, kurde, te ryby na Wikipedii. Te potrzebne do wyłowienia. A rozdymkę mogłem kupić na pchlim targu. Teraz mnie właśnie oświeciło, dlaczego mi tak z tyłu głowy coś świtało, że mam to kupić. A ja tego nie kupiłem, nie? Tak, ona by się przydała. Czy starczy mi energii? Co za ekscytujący pojedynek. Kurde. No, dosyć zabawna sytuacja się wytworzyła. Ale jak urosną moje pasterniaczki, a także, no. A także zbiory to trochę zmniejszy ilość. No dobra, wpierdzielimy sobie cebulę i marcheweczkę. Piew cebulą. Powinienem chyba zjeść marchewkę, a potem zagryźć cebulą. No dobra. No dobra, to było trochę głupie z mojej strony, ale walić to i chyba będę musiał jeszcze coś wziąć ze sobą na łowienie ryb, bo dzisiaj tak, zajmiemy się łowieniem ryb. Może faktycznie uda mi się złowić to, co bym chciał. No dobra, to więc to chowamy. To mi nie będzie potrzebne, to nie będzie mi potrzebne, to nie będzie mi potrzebne. Czy warto brać to, czy zazierać cebulę? Zazieramy cebulę. Do końca. A bo dobra. A wy wiecie co mnie tak trochę, wiecie co ja zrobię? Pójdziemy naokoło, piew do góry. Bo w poprzednim odcineczku też chyba odkryłem, że zaczęły rosnąć właśnie maliny, nie? Oj, przepraszam, to chyba były maliny czy poziomki. Tutaj nie ma. A nie, są! To dobrze skojarzyłem. To są maliny, czyli pierwsza myśl była dobra. I potem pójdziemy na dół. Nowa animacja, no właśnie, bo tam jest nowy NPC, który jest zamknięty. Też otrzymaliśmy list od tej pani. A to zaraz. Dzień dobry, Zenek Bury. Właśnie może się dowiemy, dlaczego te przejście jest, no, zawalone. Z początkowych informacji wiemy, że coś ma wspólnego z Jojo Market, ale teraz może dowiemy się czegoś więcej na ten temat. Morris obiecał Jojo, że do tej pory usunie to osuwisko. Susan jest uwięziona w domu i nie może się z niego wydostać, inaczej niż pociągiem. Teraz mówi mi, że operacja oczyszczenia jest opóźniona do wczesnego lata. Mam związane ręce. Jako burmistrz miasteczka Pelikan, moim obowiązkiem jest zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa. Morris i ja wkrótce dojdziemy do porozumienia w sprawie osuwiska. Ulżyło mi, że nikt nie ucierpiał podczas osunięcia się skał. Muszę już iść, Zenek Bury. Nie kłopot się usuwaniem tych skał za pomocą kilofa. Zajęłoby ci to miesiące. Można w ogóle w to pukać? Chyba nie, nie? Bo to jest jako. Więc latem dopiero będziemy mogli chyba odwiedzić Susan. No dobra. Maliny! Gdzie będziemy łowić rybki? W sumie możemy tu zacząć. Trochę malinek pozbieraliśmy. O, tu se wejdziemy na tą wysepkę. Ooo, maliny! A w czym się robiło dżem? W beczkach. A, miałem sprawdzić. Spryskiwacze. Beczek nie mogę robić, a spryskiwacze? Szlapka miedzi i żelaza. No i więc cały misterny plan. Na razie trzeba go odłożyć na potem, gdyż nie mamy miedzi. Sztabek miedzi. Dobra, trudno. Dobra, łowimy rybki. Ja w ogóle łowiłem ryby? Chyba jedną złowiłem, nie? Ło. Aha. No dobra, próbujemy dalej.
Zawsze jak pamiętam, na początku grałem w Stardew Valley, to właśnie łowienie ryb było najtrudniejszych z czynności i trochę mi czasu zajęło nauka tego, co mam robić. Ale niektóre ryby się tak szarpią, że dzisiaj mam problem z łowieniem ich. Dalej, 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 dalej,
głębowym. Zobaczmy, czy ja mogę, czy on pójdzie na, do mojego magazynu, czy jednak akwarium. Akwarium. Bas. Nie ma. Czy tutaj jest nad rzeką? To są chyba nocne. No bo w oryginale one są podpisane. Tu jest nad plażą. O jest, bas. No dobra. Czyli musimy jeszcze karpia, sumika. Sumika. Jak z... Mówlów, sumika. Właśnie sobie uświadomiłem, że sumika ma imię od ryby. Znaczy to tak w naszym polskim języku brzmi. No dobra, więc karp, sumik, jesiotr. Jesiotr, no dobra. No to mówimy, próbujemy, nie? Raczej nie uwierzę w to, że nam się to uda, ale no. Dla odważnych świat należy. Więc pora na drugą rybkę. Tak jak zamiast powiedzieć Kongo belgijskie, to Bongo kielgijskie. Ach, ten refleks. Pyk! I sobie łowimy ryby. Tak wiecie, że ja tak naprawdę 3 razy w życiu tak byłem na rybach, ale w sensie w takim, że byłem aktywnym uczestnikiem tego wspaniałego i ekscytującego przedsiębiorstwa. I wiecie co? Tylko za pierwszym razem, jak byłem, bo nawet sobie kupiłem wędkę. Wędkę od męża od mojej kuzynki kupiłem sobie wędkę, nie pamiętam za ile, ale kupiłem, mam gdzieś tam w piwnicy leży. To jak byłem właśnie za pierwszym razem z tych 3 wypadł, to tak naprawdę tylko wtedy mi ryby się łowiły i chyba nawet 3 złowiłem. A jeżeli chodzi o kolejne moje cudowne eskapady, to wracałem z pustymi łapami. Nie, że miał zamiar je zabierać do domu, no ale w takim sensie, że nic nie złowiłem. I tak się skończyła moja cudowna, fantastyczna, nawet mogę powiedzieć fenomenalna przygoda związana z tym naprawdę, nie wiem jak w sumie nazwać, ciekawym sportem, pracą. A nasza cudowna europoseł, która wysła dzięki wiośnie, ci tych cudownych od Biedronia, jak jeszcze miał własną partię, to pani Sylwia Spurek, jakaś pani, ona chyba jest panią magister, nie? No to swoją drogą już tak zauważyłem, że tym jak coraz, nie wiem jak wy, ale jak ja już słyszę, że ktoś ma, jest panią albo panem magistrem, to mam takie coś z tyłu głowy, że pomimo wielkiej inteligencji, jaką prawdopodobnie ma, to jest tak 75% szansy, że jest kompletnym lub kompletną debilką. Ale wracając do pani Sylwii Spurek, to ona, wiecie, to jest ta wielka wojowniczka o prawa zwierząt, a tak jakbym miał być szczerym z jej opinią, to ona po prostu nienawidzi chyba ludzi, co jedzą mięso. I po prostu jak ona nie lubi jeść mięsa, to nikt nie będzie kurwa jadł i chce wszystkim zakazać. Tego typu człowiek. Dziwna, dziwna persona. Tak będą mi same klenie w... O, tu właśnie, no właśnie, o! Przynęta. To u Williego możemy skorzystać, nie? Tak, można kupić. O, nasz bezdomny kolega, bo dzięki minimapie widzę, że... A może od niego zadanie było? Ej, no właśnie, ej, czy ja tego topazu nie wziąłem? Dla tego gamonia? To on potrzebował? Nie. No właśnie, trzeba sprawdzić, Jezu, przypomniało mi się. Dalej rybko, 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 rybko! Nowy rekord. Linus! Ametyst! Jeju! Jesteś, kurde, bezdomnym człowiekiem, koleżko, nie masz mieszkania,
Masz jakiś cholerny namiot? No kurde, coś mi wleciało do buzi. Masz namiot, zamiast pozornego mieszkania, ale cholerne, cholerne, cholerne 300 pieniędzy złotych monet masz na nagrodę. Dobra, kolego, przywitamy się z Abigail. Ja nie ważne, kiedy do niej podchodzę, to ona ma zły dzień, co to taki, nie wiem, chcę powiedzieć do sobą buremu Zenkowi, że ba, kurwa, nie podchodzić. O, patrzcie. Mleczek, czy leco? Mleczek wyrosnął nam, a nie było tego cuda. O, patrzcie, ile malin tam. Może udamy się na zbieranie malin, a omówieniem ryb zajmiemy się jutro, bo jakby nie patrzę, nawet nam się coś tam udało zrobić. To weź, pójdziemy jeszcze do centrów społeczności. No to na razie nie jemy tego. Nie jemy tego, no bo w sumie nie wiem, co jeszcze zrobię. No i malinki pozbieramy. Z tego, co ja pamiętam, to tam do góry, po lewej stronie powinny być dwa krzaczki, z których można zebrać malinki. O, mleczyk. Jest, jest, jest. A i było aż 3. No i zarąbiliście. 5. O, tu jest kolejny. Czyli 4. No i pyk. Przyda się, jak odblokuję magiczną zdolność robienia beczułek. Będę mógł robić dżemiki. I tak, będąc z wami szczery, w momencie, kiedy zrobiłem na moim pierwszym sejwie takim głównym, kiedy zacząłem produkować majonez i te właśnie dżemiki, to był taki prawdziwy mój główny, to był tak powiedzmy 60%. Kurde. To było 60% moich dochodów i to dzięki tak naprawdę temu się moja postać czegokolwiek dorobiła. Bo ze samych upraw nasionek, tych zwyczajnych tutaj, to tak średnio szło. A ja mam topaz? Czy go przy... Nie, nie przy... A, to miałem zostawić. To miałem schować. Dobra, bo... Czyż ta golda piechotą nie chodzi? Zwłaszcza, że na początku musimy zbierać wszystko. Pieniądze. To może udamy się na plażę. Połowimy sobie pomocy na plaży. Udamy się teraz do centrum społeczności. Oddamy rybkę. Basa. Bas. Wielkogębowego. Wielkogębowego. A może zarąbiemy beczułę? No dobra, nie. Zachowujmy się. A wy wiecie, że w tej grze można grzebać w śmieciach? Pewna znana mi osoba, za każdym razem jak to gra, to właśnie grzebała w śmieciach za każdym razem. No, ja potem już jej mówię, dobra, śmieszki śmieszkami, ale nie zachowuj się jak Menel. A ona, nie, w śmieciach są tu pełno, w tych koszach są skarby, trzeba je zbierać. I postać może was jakaś NPC, taki na przykład, nie, załóżmy, że przy domie burmistrza, gdybym w śmieciach o nas przyłapie, to nam zwróci uwagę, ej, chłopie, co ty, kurde, robisz? Nie grzeb w moich śmieciach. Miej trochę szacunku dla siebie. Ale my mówimy nie. Chcesz się ze mnie pośmiać? Nie, debilu. To w sumie dla mnie nic nie znaczy. Linus. Czy ja... No... Może pomyliłem klej, no a walić to. To czemu ja temu debilo. Nawet mu się nie podobało. No, No dobra. Mamy czas do drugiej w nocy. Czyli będzie i wiedzą o grzebaniu w śmieciach? Patrzcie na to, byłem tam, a jestem tu. Magic. Chyba szopy znowu wróciły, brudne hultaje.
Ach, zjawiasz się w odpowiednim momencie, synu. Wyświadczysz starcu przysługę? Może spuść i odstraszy dla mnie te szopy? Robią straszny bałagan. Dzięki. Upewnij się, że je dobrze wystraszysz, żeby już więcej nie wróciły. Smuteczek. To byłem ja, przepraszam. A szkoda, że nie dodali jakiejś tam misji, że twórca gry nie pomyślał, że wiecie, żeby jakiś mu domek, jakąś wieć, jak się ma na przykład dużo znajomości, na przykład mamy dużo serduszek z każdą postacią, to wiecie, jak macie wybudowane centrum społeczności, na którejś imprezie możemy zaproponować, żeby może zrobić zbiórkę, żeby dom wybudować dla Linusa, a my byśmy jako główny pomysłodawca, wiecie, najwięcej w to włożyć. Oni tam, wiecie, skromne razem 10%, damy 90% byśmy romnęli. No taka tam luźna propozycja. Znajduję dużo ciepłego i świeżego jedzenia w tych koszach. Gdyby tego nie brał, to by się marnowało. Myślisz, że jest coś w tym złego, tym, że robię? Tak, to jest obleśne. Nie, nie. Źle by było, gdyby jedzenie się w taki sposób marnowało. Tak, to nielegalne. To własność prywatna George'a. Nie, ale ty powinieneś znaleźć pracę i przestawić się na innych. Opcja numer 4. Wzdech. Nie wszyscy są odcięci od tego świata, Zenek Bury. Nie wiesz, jak to jest być mną. Nikogo nie krzywdzę. Chcę żyć na własną rękę. Czy to źle? No, dobrze było, jakbyś przestał być menelem. Możesz iść do domu. Obiecuję, że nie będę już nigdy więcej grzebać w koszu George'a. Możesz powiedzieć, że wystraszyłeś szopa na dobre. Chłopak, ja ci... A, pójdziesz tu grzebać. Teraz gaz wyjdzie. Czekaj. A gaz mu jedzenie da. Spoko, ziomeczek. Pewnie wypatrywał, tam jest pewnie okno i wypatrywał. Całą sytuację obserwował. Wiem, co robisz, Linus. Jeśli potrzebujesz jedzenia, po prostu pytaj. Nie chcę, żeby ktoś chodził po tym mieście głodny. Proszę, mam to dla ciebie kosz placków z cukinii. Tylko je zamoc w mojej ostrej marynacie. No dalej, weź to. Hej, ja my go zjebali. Tak, no może nie zjebaliśmy, trochę za mocne określenie. Ale zwróciliśmy mu delikatnie uwagę, za to, żeby się kurde wziął do roboty. Idą do knajpy pewnie, ziomeczki. I co ja chciałem robić? Aha, udać się na dół. A może spróbujmy tu coś złowić? Uiii, może coś złowimy, jakąś inną rybkę? I maliny. Maliny są przy domu George'a. Pyk! Trzeba będzie chyba coś zjeść, bo nasza postać jest zmęczona. Ale jakoś tak podejrzanie niełatwo, czyli coś mało wartego uwagi. Znowu to? A teraz małogębny. A małogębny nam potrzebny? Może w nocnych? Bo jak jest akwarium. Akwarium! Nie. 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 To będzie łatwo zebrać, bo to i to mamy na plaży. To już mamy. Ci... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra. Kolejna próba! I ten z małą gębą by to było łatwo złowić, a tego ze z wielką gębą to się gnojek szarpał, bo miał czym się szarpać i było go trudniej złowić. Pyk! Kolejna rybka! Chyba znowu będzie ta sama. Ten baz mało gębny. Nie, leżdż! Ale jest potrzebny? Ja pierdzielę, Jakub, nie denerwuj mnie. Nie, to nie jest leżdż. O, leszcz! Sam dać jeszcze i węgusz! Ci mamy dobra, kolejna rybka. A, trzeba. Dobra, wyciągnijmy, bo jeszcze padnę na głupiry. Zjedźmy nasze wspaniałe pasterniaczki. Malin na razie nie będziemy tracić. To sobie nawet nie tak źle mi wyszło. Złowiłem dwie rybki. I zminęło 20 minut odcinka. Na jednym dniu. No dobra, taki będzie jeden bogatszy wydarzenia dzień. Bo jak mnie nie patrzy, to myśmy aż trzy eventy.
Chyba, nie? Trzy. Dobra, nieważne ile, po prostu ich było kilka. Nie, trzy, no, bo był Lewis, był Andy, no i na końcu teraz ten nasz bezdomny. Znowu małogębny. Cholera! 22:50. Mówimy dalej. Oj. Złowimy naszą wspaniałą, kolejną, cudowną, fantastyczną, w trąbkę wdechę, zajebiste, fajną rybkę. Poziom wędkarstwa też będzie trzeba podnieść. Chyba znowu to samo. O, nie, szarpie się ci. Coś tam będzie. A, bo jednak nie. O, to jest sowa? Ale żaden wąż rzeczny nam nie wyskakuje, nie łapie się na ten na wspaniały kij bambusowy, nie? Tak, bambusowy. Pyk! Pyk! To sama ryba? Pyk, 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 pyk. Oj. Leszcz! Dzisiaj chyba już nie oddamy tej rybki. Zabierzemy ją do swoich zbiorów. O, widzę, że gaz już idzie do domu, to znaczy, że knajpa zamknięta. Nie, to jest Clint. Cześć, to ej, jesteś takim kowalem, wracasz do domu, a nagle ktoś z po ciemku, z małym widokiem postanawia sobie łowić ryby. I to on cię pyta, co ty robisz? On, kurwa, nie widzi, łowię ryby. Hello? Dobra, ostatnia ryba to jest. Pyk, 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 pyk! Kolejny leszcz. Taki ze mnie leszcz, jeśli chodzi o łowienie ryb. Dobra, już wiem! Nie denerwuj się, idę, Zenku! Ale malina! Malina, jest! Nie zapomniałem! Wziąłem! Spierniczamy! Chyba zdążymy, nie? Szybciej, Zenku! Szybciej! Zostało ci 30 minut prosto do wyra z rybami w kieszeni! Z rybami w kieszeni! Może zdążymy? Pyk, 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 pyk! Dobrze! Jeszcze szybko! Coś nowego było? Nie! Idziemy zmać! Dobra. No i poziom wędkarstwa. Liczyłem na to, że będzie padał deszcz. Królowa sosu, do tego powtórka. Ale są kalafiory! Ci będziemy mogli oddać razem z tymi dwoma rybkami, czy tam jedną. Ale tym zagadnieniem w zagadnieniu zajmiemy się potem. A mamy jeszcze zapasowe pasterniaki? Mam te nasiona melona, a to w lecie. Oj, kraba możemy oddać. Co tam jeszcze ciekawego? I na plażę może się udamy faktycznie. Ale tym, jak mówiłem, zajmiemy się zagadnieniem w zagadnieniu dopiero w następnym odcineczku. No co mogę wam powiedzieć? Tak powoli mijają te dni w Stardew Valley, w Dolinie Gwiezdnej Rosy. Jeden dzień, jeden odcineczek, dwa dni, ale takie bez żadnych cudownych wydarzeń. To będą wtedy dopiero jeden odcineczek, a 40-minutowego chyba robienie takiego odcinka mija się z celem, więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych epizodach tej... W sumie spoko gierki, jakim jest Stardew Valley, w tym przypadku na modyfikacji, m.in. Expandent na moim kanale. Góry Zenek i ja żegnamy się z państwem i tak zapisujemy rozryweczkę i...